Pewnie wiecie, że święto zmarłych może być obchodzone trochę inaczej niż w Polsce. Día de Muertos jest świętem dość kolorowym, dużo bardziej wesołym niż w Polsce. Jest to impreza tak naprawdę z mnóstwem jedzenia, picia, tradycyjnymi strojami, dekoracjami, czaszkami, ołtarzami dla zmarłych i różnymi innymi rzeczami. Ale tak święto zmarłych, czyli Día de Muertos, obchodzi się w Meksyku. Więc może wam się nasunąć pytanie, czy tak samo obchodzi się święto zmarłych w Hiszpanii. Czy jest to obchodzone bardziej na kolorowo, bardziej na wesoło, tak jak w Meksyku, czy bardziej na szaro, smutno i spokojnie, tak jak w Polsce? O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku. Dowiemy się wielu rzeczy o tym, jak obchodzi się Día de Muertos, poznamy słownictwo związane właśnie z Día de Muertos i jako bonus dowiecie się, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Kanary mają swoją wersję Día de Muertos, czyli Día de Finados. O tym wszystkim porozmawiamy w tym odcinku. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Na samym początku, gwoli ścisłości, wypada powiedzieć, że oficjalnie te dwa święta, tak naprawdę, czyli 1 i 2 listopada, nie nazywają się Día de Muertos, tylko 1 listopada nazywa się El Día de Todos los Santos, El Día de Todos los Santos, czyli Dzień Wszystkich Świętych, tak samo jak i w Polsce, a 2 dzień listopada nazywa się El Día de los Difuntos, El Día de los Difuntos, albo nawet El Día de los Fieles Difuntos, czyli święto, dzień dosłownie zmarłych, albo dzień nawet wiernych zmarłych, tak moglibyśmy dosłownie to przetłumaczyć. Tak się nazywają te dni oficjalnie. W każdym razie kolokwialnie mówi się Día de Muertos i używa się tutaj tylko jeden dzień, Día de Muertos. Oficjalnie znowu jest to 2 dzień listopada, ale musicie wiedzieć, że na przykład w Meksyku, gdzie ta fiesta jest naprawdę huczna, to Día de Muertos obchodzi się przez 2 dni, co najmniej, a być może nawet przez 3, a nawet przez 4 może być obchodzona ta właśnie fiesta. 1 i 2 listopada na pewno. Niektórzy zaczynają już wieczór Halloween, czyli 31 października, dzień, w którym nagrywam ten odcinek, właśnie 31 października, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych. Tak oficjalnie to wygląda, ale w tym odcinku będziemy używać dla uproszczenia Día de Muertos, bo tak najczęściej o samej tej zabawie, o tym święcie się mówi. No i teraz przejdźmy do tego, czy w Hiszpanii rzeczywiście jest to też zabawa, taka jak w Meksyku, czy jest to obchodzone raczej na wesoło, czy raczej na smutno. O tym zaraz porozmawiamy. Wy odwiedzajcie mnie również po obejrzeniu tego odcinka na Instagramie i na Facebooku. Linki znajdziecie pod spodem w opisie, a my już teraz zaczynamy z Día de Muertos. Zapraszam! Jako że będziemy mówić o święcie ludzi, którzy już odeszli, ja też odszedłem od miejskiego zgiełku i usadowiłem się na plaży dzikiej El Confital w pobliżu Las Palmas de Gran Canaria, które jest gdzieś tam za mną. W każdym razie mam nadzieję, że będziemy mieć tutaj spokój i że nikt nie będzie nam przeszkadzał i że nie będzie nam przeszkadzał też wiatr, ale to zobaczymy, jak nam pójdzie. W każdym razie, jeśli przywołuję pamięcią sceny z naszego obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych, jak byłem mały, de pequeño, pamiętam najbardziej smród naftaliny na cmentarzu, jeśli wybrałem się tam za dnia. Naftaliny oczywiście z futer starszych pań, był to przeważający zapach za dnia, więc nie było to zbyt przyjemne. Pamiętam, że zawsze lubiłem chodzić wieczorem na cmentarz jak już, bo raz, że wtedy starsze panie się chowały po domach i można było czuć raczej zapach obwarzanku, a nie naftaliny. W każdym razie, oprócz tego, to co zawsze lubiłem, to ten mroczny klimat, który nocą sprawiają wszystkie znicze. Wygląda to w Polsce dość magicznie, ale przy okazji jest zimno, jest bardzo zimno, no i stąd te futra pewnie. To pamiętam z tego, jak obchodziło się Dzień Zmarłych, czy też Wszystkich Świętych 1 listopada, jak byłem mały. Później przestałem już chodzić na cmentarz, więc nie wiem, czy te tradycje się zmieniły, czy garderoba się zmieniła niektórych użytkowników cmentarza. W każdym razie tak to pamiętam za młodu. Jak to jest w Hiszpanii? W Hiszpanii jest to dość zbliżone do polskiego, wydaje mi się, obchodzenia tego święta, to znaczy, że nie obchodzi się go jakoś szczególnie. Oprócz tego, że wizytuje się groby, że się idzie, żeby grób wyczyścić na przykład drzewo, złożyć na nim kwiaty. Flores, las flores, pamiętajmy, że las flores jest to substantivo, jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego. Są częstym elementem odwiedzania grobów w Hiszpanii. Oczywiście musicie wiedzieć też, że wiele cmentarzy hiszpańskich nie jest tylko takich otwartych jak w Polsce, w sensie też są takie groby położone na ziemi tak jakby, ale wiele też jest zorganizowanych w taki sposób, że są ściany i trumny są tak jakby w tej ścianie i może być kilka pięter różnych grobów i jest bardzo blisko się kolejnych grobów, dlatego nie ma na przykład aż tak dobrych warunków jak w Polsce, żeby zapalać znicze. Oczywiście velas, las velas, czyli świece, są czasami odpalane na tych grobach tradycyjnych, płaskich, osobnych, ale na tych ścianach raczej nie da się takich świec zawieszać, więc tego nie ma, raczej przywiesza się w takiej sytuacji flores, czyli właśnie kwiaty. Ale jak sami Hiszpanie podchodzą do tego święta? Większość moich znajomych jest dość niewierząca, niepraktykująca, ale mam jedną znajomą, która jest wierząca i która pochodzi z bardzo tradycyjnej katolickiej rodziny i nawet ona mówiła, że to święto nie jest w żaden sposób szczególny obchodzone, że pamięta, że kiedyś jak była mała, to chodzili odwiedzić groby i pomodlić się za zmarłych. Modli się to przy okazji rezar. Rezar to właśnie modlić się, ale nie było to później w żaden inny sposób obchodzone. A nawet teraz, jak zagadałem do niej, żeby zapytać o to święto, które nadchodzi, to nawet nie wiedziała, o jakie święto mi chodzi. Mówię 1 listopada Wszystkich Świętych, czy coś robicie z rodziną? A ona mówi, a w ogóle wypadło mi z głowy, że to jest to święto. I tak naprawdę wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc nawet mniej Hiszpanów odwiedza groby swoich bliskich niż dzieje się to w Polsce. W Polsce wydaje mi się jest to tradycja trochę bardziej jeszcze zakorzeniona. W każdym razie po powrocie z takiego odwiedzania grobów nie ma żadnej fiesty, nie ma żadnej imprezy takiej jak w Meksyku. Ewentualnie można się spotkać z rodziną, ale to z okazji tego, że jest dzień wolny, niekoniecznie po to, żeby wspominać swoich zmarłych bliskich. Tak przynajmniej ja to zaobserwowałem, tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy moich znajomych. Jeśli macie innych znajomych trochę bardziej w to wciągniętych i zaangażowanych, to dajcie mi też znać w komentarzach, jak to wygląda u waszych hiszpańskich znajomych i jak oni podchodzą do tego święta. W każdym razie, tak jak mówię, wydaje mi się, że ten fervor związany ze świętem zmarłych, czy też ze świętem Wszystkich Świętych nie jest aż tak mocno obchodzony w spokojny sposób jak w Polsce, ani tak mocno obchodzony w wesoły sposób jak w Meksyku. O tym z wszystkim zaraz sobie też porozmawiamy. W każdym razie takie są moje przemyślenia na temat święta Wszystkich Świętych i święta zmarłych w Hiszpanii. Poznajmy też trochę słownictwa związanego ze świętem zmarłych. Grup to la tumba, la tumba. Cmentarz to el cementerio, a trumna na przykład to el ataúd. El ataúd. To są najważniejsze słowa z tym związane. I tak jak mówię, w Hiszpanii nie jest to jakaś szczególna fiesta, ale są mimo wszystko tradycyjne słodycze ze świętem zmarłych i ze świętem Wszystkich Świętych związane. Tak jak my mamy obwarzanki, które są sprzedawane przy cmentarzach, przynajmniej tak było jak byłem mały, nie wiem czy cały czas tak jest, ale tutaj w Hiszpanii tradycyjnym takim deserem, tradycyjną słodyczą są huesos de santo. Los huesos de santo, czy de santos, czyli kości świętego, kości świętych. Są to takie słodycze, takie rodzaje ciastek, które przypominają kości właśnie, które przypominają kości piszczelowe, jak się na to wskazuje. I one są zrobione de mazapan, el mazapan, czyli marcepan, i w środku jest la pasta de almendras. Pasta de almendras, czyli pasta migdałowa. To są najbardziej popularne, tradycyjne słodycze właśnie na Día de Muertos. Jeśli chodzi o inne, to są to los buñuelos, buñuelos de viento, tak się nazywają, czyli wietrzne pączki, dosłownie. Chodzi o to, że jak się je smaży, to się tak rozrastają, tak jakby puszczały wiatry. jakby były takie lekkie, jeśli się je dobrze zrobi oczywiście. Są to jednak mimo wszystko tradycje bardziej peninsularne. Tutaj na Kanarach raczej ciężko spotkać hoy en día w dzisiejszych czasach huesos de santo czy też buñuelos de viento. W każdym razie takie są tradycyjne rzeczy. Te buñuelos, te pączki są najczęściej wypełniane czekoladą, z tego co widziałem, albo jakimś kremem. Nie są zaś z marmoladą, tak jak to najczęściej wygląda w Polsce. W każdym razie no, pączki też u nas są. Mniej więcej w tym okresie jesienno-świątecznym też się robi, także być może jest tu jakieś podobieństwo. Takie są tradycyjne słodycze właśnie na Día de Muertos w Hiszpanii i na tym się w sumie kończy. Można wyjść gdzieś na piwo, na wino z rodziną, można umówić się na obiad, jako że día festivo, czyli dzień świąteczny, dzień wolny od pracy w Hiszpanii jest 1 listopada, ale nie ma żadnych innych związanych z tym tradycji. Jest oczywiście Halloween, to jest rzecz bardziej anglosaska, nowsza. Oczywiście to wchodzi również do Hiszpanii. Bardziej wśród młodych, bardziej też dla dzieci, bardziej na imprezy, można się przebrać, pomalować. Jest to też połączone z Día de Muertos, no bo w Hiszpanii oprócz tego, że popularna jest tradycja ta meksykańska, jako że wielu jest również latynosów, no to jeszcze jest ta nowa tradycja anglosaska z obchodzeniem Halloween, ale oczywiście jest to bardziej imprezowe, bardziej 31, czyli właśnie dzisiaj obchodzone wieczorem. Można się wtedy przebrać, ale tak naprawdę na Kanarach na przykład głównym dniem, głównym czasem na przebieranie tak czy inaczej jest karnawał. Także Halloween nie jest aż tak bardzo mocno zakorzenione jako impreza. W każdym razie coś tam się widzi. Czy w Hiszpanii można spotkać takie imprezy jak Día de Muertos w Meksyku? Oczywiście tak, ale są to rzeczy bardziej lokalne, bardziej organizowane przez latynosów, czy przez bary latynoskie, czy przez instytucje kulturalne związane z latynoską kulturą, właśnie z szerzeniem meksykańskiej zwłaszcza kultury, bo oczywiście Día de Muertos obchodzi się w innych krajach również, ale tak najbardziej hucznie w Meksyku i Meksyk jest najbardziej znany z Día de Muertos właśnie do tego stopnia, że nawet UNESCO, czy też la UNESCO po hiszpańsku wpisała Día de Muertos na swoją listę dziedzictwa kulturalnego. Także jest to rzecz bardzo, bardzo ważna i bardzo hucznie w Meksyku obchodzona, a w Hiszpanii sporadycznie w miejscach, które mają wpływ latynoski, są związane z kulturą latynoską i tak dalej. Także w takich miejscach oczywiście będziemy mogli zaobserwować trochę jak to wygląda w Meksyku i liznąć trochę tej tradycji Día de Muertos meksykańskiej, o której zaraz porozmawiamy, która jest bardzo kolorowa i bardzo wesoła. Biorąc pod uwagę, jaki to jest rodzaj święta, może nas to trochę dziwić z punktu widzenia europejskiego, z punktu widzenia polskiego, ale wydaje mi się, że jest to bardziej celebracja życia, wspomnienie danej osoby, niż zamartwianie się nad tym, że ta osoba odeszła. Jest to bardziej dlatego taka wesoła, kolorowa fiesta, żeby celebrować te dobre strony życia danej osoby. Tak to właśnie wygląda i zaraz poznamy trochę więcej słownictwa związanego z Día de Muertos w Meksyku. W Meksyku, jak już wiemy, rzecz wygląda dużo bardziej świątecznie, dużo bardziej kolorowo, dużo bardziej na wesoło. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie ma tutaj melancholii związanej z Día de Muertos. Oczywiście wspomina się też tych zmarłych, nie tylko na wesoło, ale być może nie opłakuje się ich aż tak bardzo, jak właśnie celebruje się te ciekawe, wesołe momenty z życia danej osoby i co się robi, co Meksykanie robią właśnie na Día de Muertos, który, jak już mówiłem wcześniej, trwa co najmniej 2 dni, a być może nawet dłużej. Oczywiście są parady, są stroje, kostiumy tradycyjne, ludzie malują sobie twarze. Wybaczcie, że ja sobie twarzy na Día de Muertos nie pomalowałem, ale brakuje mi trochę zdolności manualnych, plus jest tak gorąco, mimo że jest 31 października, że wydaje mi się, że cały makijaż by mi się rozpuścił, mimo że w Meksyku nie jestem, a cały czas na Kanarach. Ale wracając do Meksyku, bardzo popularne są esqueletos, los esqueletos, czyli szkielety oczywiście. Bardzo popularne jako dekoracje są las calaveras, czyli czaszki, albo inaczej los cráneos, czyli dosłownie czaszki, las calaveras de azúcar, jakby powiedzieli Meksykanie, czyli czaszki z cukru. Są to też elementy dekorujące altares, los altares, czyli ołtarze. Są to ołtarze budowane przez rodziny, konstruowane przez rodziny zmarłych dla nich właśnie. I najczęściej pojawia się tam fotografia zmarłego, pojawiają się rzeczy osobiste też i pojawiają się różne elementy związane z daną osobą, jak na przykład rzeczy, które ta osoba lubiła jeść i pić. Jest to wszystko elementem la ofrenda, czyli ofiary tak naprawdę dla zmarłych, i dlatego ta fiesta meksykańska jest bardzo związana z jedzeniem i piciem, bo celebruje się wspólnie też to, co ta zmarła osoba lubiła sobie zjeść, lubiła wypić, jak lubiła się bawić. Wszyscy wspominają i celebrują na wesoło właśnie życie tych zmarłych osób. Tak to wygląda, tak dlatego też Meksykanie bardzo często jedzą i piją przy tych ołtarzach. Słyszałem, że nawet na cmentarzach jedzą i piją i bawią się i śpiewają i tańczą właśnie na grobach. To, co w Polsce byłoby nie do pomyślenia. Ale jest to związane z kulturą meksykańską. Niektórzy oczywiście twierdzą, jak wydaje się to prawdopodobne, że jest to rzecz synkretyczna, że tradycje azteckie połączyły się tutaj z tradycjami katolickimi najeźdźców, konkwistadorów i że synkretycznie powstało to właśnie meksykańskie, ten meksykański sposób obchodzenia Día de Muertos. Niektórzy antropolodzy nie zgadzają się z tym i mówią, że nie ma to za dużo wspólnego z rzeczami prekolumbijskimi i że można tak naprawdę wszystko to, co się w dzisiejszym Meksyku dzieje, wywieźć ze średniowiecznej Europy, gdzie też jedzenie i picie było częścią obchodzenia Día de Muertos. Stąd na przykład właśnie do tej pory są szczątki takich tradycyjnych potraw czy słodyczy, chociażby jak właśnie huesos de santo czy coś takiego, że są to rzeczy połączone, powiązane właśnie z tym świętem i że już w średniowieczu takie rzeczy były przygotowywane jako ofiara dla zmarłych również. W każdym razie, czy to synkretycznie z jakąś prekolumbijską kulturą, czy też nie, święto to latynoskie jest dość inne, dość różne w porównaniu z tym, jak się obchodzi to święto w Europie. Tak to właśnie wygląda. Oprócz tego, co wymieniliśmy, bardzo popularny jest jeszcze Pan de Muerto. Pan de Muerto, czyli dosłownie chleb zmarłego. Jest to też taki słodki chleb, który przygotowuje się w Meksyku właśnie na Día de Muertos. Oprócz tego są różne dekoracje kwiatowe i świecowe. Bardzo popularnymi kwiatami używanymi do dekoracji, do ozdabiania grobów jest cempasúchil. Tutaj cempasúchil jest oczywiście słowem pochodzenia azteckiego. Brzmi to od razu tak, jakby żywcem było wzięte z języka náhuatl, czyli tego azteckiego języka. To jest właśnie najbardziej tradycyjny kwiat. W tym okresie są oczywiście też imprezy, są też przygotowywane o zmarłych bliskich krótkie wierszyki, które bardzo często są wesołymi wierszykami, zabawnymi wierszykami i często satyryzują trochę samą śmierć i przez to cała fiesta, całe święto ma charakter dużo bardziej wesoły niż jest to na przykład w Polsce czy też w Hiszpanii. Tak to właśnie wygląda w Meksyku, a zaraz porozmawiamy o typowym Día de Muertos dla Wysp Kanaryjskich. Jeśli nigdy nie słyszeliście o Día de Finados, El Día de Finados albo Finao, jak czasami się mówi z wymową kanaryjską, czyli o święcie zmarłych również, dlatego że o El Finado to zmarły, nawet brzmi jak ktoś, kto się skończył, prawda? El Finado. Jeśli nie słyszeliście o tym święcie, to nie zdziwcie się, dlatego że jest to święto w dzisiejszych czasach już trochę zapomniane. Mało tego, było to zawsze święto o charakterze bardziej wiejskim, bardziej ruralnym, bardziej rustykalnym i nie przeniosło się aż tak bardzo na tereny miejskie, dlatego odchodzi coraz bardziej w zapomnienie. W każdym razie jest to typowy sposób obchodzenia święta zmarłych dla Wysp Kanaryjskich i co się robiło właśnie podczas Dnia Finados, podczas Dnia Zmarłych. Otóż obchodziło się to święto z 1 na 2 listopada w nocy. Najczęściej rodziny spotykały się, żeby razem dyskutować, debatować i opowiadać sobie o swoich bliskich zmarłych. I robiono to przez większą część nocy. była to bardzo tradycyjna rzecz właśnie w comunidades rurales, czyli w społecznościach wiejskich. Jedzono oczywiście przy tym i pito tradycyjne kanaryjskie jesienne rzeczy, oczywiście jak na jesień kanaryjską. Chodzi tutaj o kasztany, las castañas, ale nie takie jak w Polsce, które tak naprawdę nie są, jeśli by się przyczepić, kasztanami w ogóle, tylko są uzurpatorami tej nazwy kasztanowej. W każdym razie takie jadalne kasztany jak na Kanarach też występują. To właśnie się przygotowywało podczas tej imprezy, podczas tej rodzinnej fiesty. Były też inne słodycze, były też nueces, las nueces, uwaga tutaj w rodzaju żeńskim, las nueces, czyli orzechy, los dulces i oczywiście to wszystko było akompaniowane bardzo często trunkiem typowo kanaryjskim, czyli ron miel. El ron miel, pisane łącznie lub rozłącznie, może być, czyli miodowy rum. Jest to coś produkowanego na Wyspach Kanaryjskich, nawet jest denominación de origen, czyli jest to z pochodzeniem zarezerwowanym, jest to region typowy dla ron miel produkcji. Właśnie tutaj na Gran Canarii, w Arucas na przykład jest fabryka rumu i tam też ron miel jest jak najbardziej produkowane. Jest to słodka rzecz, ale do słodyczy, czy do nueces, czy do almendras, czy do kasztanias pewnie bardzo smaczna. Ja akurat nie lubię za bardzo słodkiego, ale ron miel, jak mam kaszel albo zachrypnięte gardło, to też dobrze robi. W każdym razie taka właśnie była fiesta, taki właśnie był Día de Finados na Wyspach Kanaryjskich. No a w dzisiejszych czasach trochę to już zanikło i nawet chyba w pueblos, nawet chyba w miasteczkach i wsiach tego aż tak bardzo się nie obchodzi. Dzisiejsza młodzież bardziej jest za tym, żeby jak już to wyjść na imprezę i przebrać się w coś takiego bardziej związanego z Halloween albo z Día de Muertos, z tym meksykańskim. I tak to właśnie w dzisiejszych czasach wygląda. W każdym razie jako ciekawostka musicie wiedzieć, że na Kanarach też mieli swoją wersję właśnie Día de Muertos, która była trochę inna niż te, o których mówiliśmy. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Día de Muertos, jeśli chodzi o święto zmarłych w Hiszpanii, w Meksyku, czy też tutaj specyficznie na Kanarach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że był dla Was przydatny, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Ja oczywiście pokazuję Wam teraz, jak zawsze na sam koniec, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jak już wspominałem, jestem na plaży El Confital. Jest to dzika plaża, zaraz przy Las Palmas. Las Palmas widać tam w oddali. Jest to plaża bardzo lubiana przez surferów. Tutaj widać, że jest pełny już ocean. Nie wiem, czy tam w oddali będzie widać, że gdzieś wygląda spoza chmur Teide, El Teide, czyli Teneryfa. Być może nie będzie tego widać. W każdym razie tak wygląda tutaj cała ta zatoka i tam dalej jest Las Palmas. Także stąd, z plaży El Confital właśnie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo serdecznie jestem wdzięczny za wsparcie. Bez tego wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli Wy również chcecie zostać patronami kanału, a jeszcze nimi nie jesteście, odwiedźcie serwis patronite.pl. Ponadto, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecam Wam zasubskrybowanie kanału, żeby żaden nowy filmik Wam nie uciekł, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.